Cześć, tu Trik. Witaj. Kliknij na biegnącej postaci, jeśli chcesz zagrać. Kliknij na śpiącej postaci, jeśli czujesz, że nie możesz już dłużej grać. Możesz też kliknąć na starym kamieniu przy korzeniach dębu, aby sprawdzić, czy twoje imię znajduje się wśród 10 najlepszych. Zanim przejdziemy dalej, musisz mi powiedzieć, w jakim stopniu znasz matematykę. Kliknij na zielonym liściu, jeśli znasz działania matematyczne, ale nie zawsze masz pewność co do wyniku. Kliknij na żółtym liściu, jeśli dobrze radzisz sobie z matematyką. A jeśli masz naprawdę wyjątkowe zdolności matematyczne, kliknij na czerwonym liściu. Zaraz zepsuję ten rozkoszny piknik w środku lasu. Zaklęty Trik, zaklęte drzewo. Chodźcie, pobawmy się. Trik! Tak, tak! Och, och, much, potwornie boli mnie brzuch. Przecież drzewo nie ma brzucha. A właśnie, że ma. Wybiła mi się drzazga. Pokaż. Ratunku, pomocy! Auć! Jak? Gdzie? Kiedy? Co się ze mną stało? No cóż, dobrze, powiem ci. Mam na imię Kret. Nie martw się, pomogę ci. Dam ci mapę, dzięki której odnajdziesz drogę do swojej rodziny. Musisz biec od jednego punktu do drugiego, aż znajdziesz się z powrotem przy starym dębie. Wybierz najkrótszą ścieżkę, aby zdążyć, nim wyczerpie się piasek w klepsydrze. Uważaj też na przeszkody. Za każdym razem, gdy się przewrócisz lub wpadniesz na coś, z klepsydry wysypuje się nieco piasku, ale jest na to rada. Na każdym skrzyżowaniu szlaku musisz rozwiązać zadanie i jeśli zrobisz to poprawnie, uzupełnię piasek w klepsydrze. Dzięki temu piasek będzie się dłużej przesypywać i zyskasz nieco czasu. No, jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia i życzę szczęścia. Ja też się czuję zagubiony. Czy uda nam się odnaleźć drogę? Którędy pójdziemy? Wybierz drogę! Sprawy trochę się komplikują, ale jakoś sobie poradzimy. Pomóż tym dwóm rybkom pływającym w oddzielnych stawach. Chciałyby być razem, ale pan ryba musi trochę podrosnąć, żeby przeskoczyć do stawu, gdzie pływa jego ukochana. Kliknij na kamieniu z cyfrą najbliższą cyfrze widocznej na kamieniu środkowym. I pośpiesz się. Czas goni, a gdy odezwie się dzwonek, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nieźle ci idzie. Bardzo sprytnie. Tak. Bardzo sprytnie. Nieźle ci idzie. Tak.
Krety, krety, teraz czas na strzelanie z łuku. Im bliżej środka tarczy trafisz, tym więcej zdobędziesz punktów. Widzisz tarczę? Czarna strzałka na ziemi podaje odległość od tarczy. Zasięg łuku, czyli największa odległość, na jaką łuk może wystrzelić strzałę, podany jest na wskaźniku obok łuku. Musisz określić, jak mocno napiąć cięciwę, aby łuk wystrzelił na odległość podawaną przez czarną strzałkę. Pamiętasz, że trzeba trafić w środek? O rety, co za strzał! Nieźle. Strzała trafiła w tarczę. Juhu! Należysz do krewnych Robin Hooda? Krety, krety, co powiesz na nową grę? Musisz uratować króliki płynące na kłodach. Każdy trzyma w łapce tabliczkę z działaniem. Musisz obliczyć wynik i wrzucić tabliczkę do właściwego koszyka, zanim królik dopłynie do krawędzi. Nie odpływaj! Wyśmienicie, tak trzymaj. Świetny strzał. Grasz w kosza? Nie odpływaj. O to chodzi. Świetny strzał. Grasz w kosza? Wyśmienicie, tak trzymaj. O to chodzi. Rety, krety, patrzysz czasem na klepsydrę? Teraz masz szansę na dosypanie piasku. Spójrz na zegar i odczytaj godzinę. Następnie ustaw tę samą godzinę na drewienkach. To było świetne. Doskonale! Dokładnie tak!
No jak się masz? Przygotuj się, bo właśnie zaczynamy. Wszystko, co musisz zrobić, to obliczyć te trzy sumy. Im więcej z nich będzie poprawnych, tym więcej piasku dostaniesz. Baw się dobrze. Świetnie, mózgowcu. Super truper. Tak. Dobrze przyjrzyj się kostkom domina, które pojawiają się na gałęzi. Zastanów się, według jakiego wzoru je ułożono i uzupełnij ciąg jedną z wolnych kostek domina. Nakreci kopczyk, tak trzymaj. Rety, rety, to było dobre. Właśnie tak, strzał w dziesiątkę. Rety, rety, to było dobre. Nakreci kopczyk, tak trzymaj. Witaj. Musisz pomóc biednym robaczkom, które nie mogą przedostać się przez te wszystkie liście. Kliknięcie na liściu spowoduje, że liść się odwróci, pokazując obrazek. Musisz tak odwracać liście, by znaleźć dwa takie same zwierzęta. Każda para liści z jednakowymi obrazkami będzie znikać i na koniec robaczki będą mogły się spotkać. Ciężki orzech do zgryzienia. Tym razem zabrakło ci szczęścia. Wspaniale, masz fotograficzną pamięć. Rety, krety, to było świetne. Masz dobrą pamięć. Wspaniale, masz fotograficzną pamięć. Robaczki już wkrótce będą mogły się spotkać. Thank you.
Pik! Jesteś nareszcie! Dobrze, że wróciłeś. Właśnie mieliśmy zjeść twoje ciastko. Wciąż jeszcze kręci mi się w głowie. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia! Rety Krety, to było świetne. Jesteś wśród 10 najlepszych. Wpisz swoje imię lub wybierz symbol. Do zobaczenia.